Panie prezydencie, dzisiaj wyjątkowe wydarzenie. Rusza rower olsztyński, rower miejski. Czy na tym systemie zyskają właśnie mieszkańcy Olsztynu? No na pewno cieszymy się i czekaliśmy na to, ażeby móc uruchomić rowery dla naszych mieszkańców. Dzisiaj to jest 110 rowerów w 10 stacjach. Jest to na pewno początek całego systemu, który uzupełnia system transportu publicznego, bo przecież stawiamy i na tramwaje, na autobusy, również na rowery te, którymi my na co dzień do tej pory jeździliśmy, czyli jako mieszkańcy i trasy spacerowe, i trasy komunikacyjne, ścieżek coraz więcej przybywa, a więc fajnie, że będziemy mieć również rower miejski. Każdy praktycznie, kto będzie chciał w różnych miejscach miasta, będzie mógł po prostu ze stacji ten rower wziąć i jechać 30 minut praktycznie bez opłaty, za każdą dalszą minutę 5 groszy, a wobec tego testujemy w tym roku co najmniej te 3-4 miesiące, a jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić jeszcze o szerszym, o większym po prostu zakresie, zarówno jeśli chodzi o stacje, jak i o ilość rowerów. Chciałem jeszcze dodać, że dzisiaj rozmawiałem też z kanclerzem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ponieważ również mamy taką opcję, że chcielibyśmy, ażeby w ramach tego samego porozumienia również Kortowo z tego mogło skorzystać. Jest nadzieja, od września zapewnił, że na pewno w Kortowie również powstaną rowery dla studentów w ramach tej samej sieci, a więc rozwijamy się. Z tego się bardzo cieszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tym roku pieniędzy miasto przeznaczy na ten system? To jest około 350 tysięcy złotych na ten system w tym roku. Tak. I co roku taką kwotę trzeba będzie? No to jest w tym roku kwota obejmująca krótszy okres niż normalnie, gdybyśmy chcieli korzystać w ciągu całego roku, bo to jest na pewno okres około 10, może 9 miesięcy, a więc to może być kwota około 500 tysięcy złotych rocznie, żeby taki system móc utrzymać i oczywiście świadczyć no, tego typu fajną usługę dla mieszkańców naszego miasta. Wynajęliśmy ten system, czy kupiliśmy? Nie, wynajęliśmy system, a więc rowery są wynajęte i również oczywiście cały system obsługi, który jest świadczony przez firmę, od której to wynajęliśmy, aczkolwiek jest opcja, że my te rowery moglibyśmy, jeśli chodzi o same rowery, wykupić. I oczywiście sam system byłby wtedy utrzymywany przez firmę za dużo niższe pieniądze. Jest to kwestia oczywiście kalkulacji, na pewno do tego podejdziemy. Merytorycznie i w przyszłym roku zobaczymy, co nam lepiej będzie się opłacać, ale powiedzieliśmy pierwsze słowo, więc zapewne będziemy chcieli z tego korzystać, a jestem przekonany, no mieszkańcy przede wszystkim już w najbliższym czasie zweryfikują i zdecydują o tym, czy chcą z tego korzystać i jakim powodzeniem to będzie się cieszyć. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy wiecie, że ukradli nam rowery spod tego. Nie mówiłem wam taką ciekawostkę, że we wtorek dostaliśmy rowery i mieliśmy dwa rowery pod ratuszem i jeden w Zarządzie Dróg Zieleni Transportu i się okazało nagle, że ja po południu chciałem jednym z rowerów wracać. Pani Szpaderska wcześniej z tego roweru też korzystała dzień wcześniej. No i się okazuje, dzwoni o godzinie 4:30, mówi, ale rowerów nie ma, czy pan wie, gdzie są rowery? Ja mówię, nie, no nie wiem, no stały, powinny tam stać. No to ja zszedłem do strażników i pytam, panowie, a gdzie są rowery? Czy byście widzieli coś, że ktoś wziął te rowery? No tak, no jacyś młodzi byli, 15 po trzeciej, między tą godziną a 3:30, z komórkami latali, no i wzięli te rowery. No ale nam nikt nic nie mówił, że my mamy pilnować tych rowerów. No i żeśmy weszli ja przedzwoniłem do dyrektora Romana, weszliśmy w aplikację, rowery stały nad jeziorem Mukiel. Umocowane, nie porzucone, właśnie w tej stacji. Tam zostały zostawione. Młode chłopaki, bo żeśmy z kamery to wszystko odtworzyli, przyszli, sobie aplikację ściągnęli, wzięli rowery i pojechali nad jezioro, no i zostawili kulturalnie. Czyli system działa. Także system działa, oczywiście.